Przekrój osiowy walca jest kwadratem o przekątnej 10 pierwiastków z 2. My musimy obliczyć pole powierzchni bocznej tego walca. Zacznijmy od wykonania rysunku poglądowego. Narysujmy przekrój osiowy naszego walca. To ma być kwadrat, który ma przekątną długości 10 pierwiastków z 2. Co z tego wynika? Z tego wynika, że bok tego kwadratu ma długość 10, ponieważ mamy wzór na przekątną kwadratu o boku A, że to jest A pierwiastki z dwóch. Czyli skoro tu mamy 10 pierwiastków z dwóch, to bok musi być równy 10. To jest przekrój osiowy naszego walca, czyli gdybyśmy tutaj dorysowali te dwie podstawy, podstawę górną i dolną, to tak symbolicznie narysujemy nasz walec. Musimy obliczyć powierzchnią boczną. Do tego będzie nam potrzebny promień podstawy, no ale ten mamy. Wiemy, że cała średnica podstawy ma długość 10, czyli promień ma długość 5, no i jeszcze będziemy potrzebowali wysokość walca, tą też mamy, jest równa 10. Napiszmy wzór na pole boczne, pole boczne to się równa obwód koła w podstawie, czyli 2pi razy jeszcze wysokość walca, czyli razy H. Czyli podstawiamy nasze dane 2pi razy w zasadzie wartości, które wyliczyliśmy, promień równy 5 i jeszcze wysokość h która jest równa 10, to się równa 2 razy 5 10, 10 razy 10 100, czyli wychodzi 100 pi. Tyle jest równe pole boczne, czyli poprawna jest odpowiedź B.